W ostatnim odcinku mówiliśmy przed przerwą, mówiliśmy o tym, co o czym nam mówi ten wykres. Obiecałem, że opiszę wyniki, ale jeszcze zanim powiem, jak opisywać wyniki, chcę po odległości kółka powiedzieć. Jeśli odległość kółka jest wyższa niż 1, to oznacza to, że dana obserwacja ma nadmierny wpływ na utworzenie modelu i należy ją usunąć i przeliczyć model. Ale Państwo nie muszą tego wiedzieć. Państwo nie muszą tego używać. To, co Państwo muszą, to umieć stworzyć taki model, w którym wszystkie predyktory będą istotne statystycznie, nie będą miały nadmiernej współliniowości i będą miały bety o tym samym znaku, co korelacje rzędu zerowego. Oprócz tego muszą Państwo oczywiście umieć opisać ten model i opisujemy model w taki sposób. Ponieważ, no tak, przeprowadzono analizę regresji liniowej, zmienną zależną by ogólne nastawienie, zadowolenie z życia, predyktorami zadowolenie z dochodów, sytuacji finansowej, materialnych warunków bytu, małżeństwa, dzieci, przebiegu pracy zawodowej, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania i perspektyw na przyszłość. Ponieważ predyktory, jakimi są zadowolenie z warunków bytowych oraz zadowolenie z dzieci nie wpływały istotnie na zmienną zależną, usunięto je z modelu. Ostatecznie utworzony model zawierał 6 predyktorów i wyjaśniał 41% wariancji zmiennej zależnej. Wiemy to stąd. R kwadrat. Skorygowany R kwadrat wynosiło 0,402. Model był dobrze dopasowany do danych, lepiej niż średnia umożliwia przewidywanie zmiennej zależnej. I tutaj podajemy sobie wyniki analizy wariancji, ale tak między Bogiem a prawdą, to nie musimy tego robić. Wyniki analizy wariancji z tej tabelki. Uzyskane współczynniki regresji zamieszczono w tabeli. Jak widać, największy wpływ na ogólne zadowolenie z życia mają perspektywy na przyszłość, w mniejszym stopniu zadowolenie z małżeństwa, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania i dochodów. Zadowolenie z dzieci oraz warunków materialnych nie znalazły się w ostatecznym modelu. Tu już sobie powtarzamy te dane, te informacje. I tabelka wygląda w ten sposób. Ja to może na podglądzie wydruku Państwu pokażę, żeby było lepiej widać, jak taka tabelka powinna wyglądać. Jest... Mogą Państwo oczywiście opisać, że to są niestandaryzowane współczynniki, a to jest wystandaryzowany współczynnik. Mogą Państwo zamiast bety napisać tutaj beta po prostu słowem, a nie grecki symbol, ale to nie ma większego znaczenia. Podajemy niestandaryzowane współczynniki, błąd standardowy, bety. Test też jest opcja, natomiast obowiązkowa jest istotność i to, jakie są predyktory. I to wszystko, wszystkie te dane czerpiemy z tej tabeli. Współczynniki. To wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.